Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie powitać zaproszonych gości na dzisiejszej okazji, ku temu, żebyśmy właśnie z panem Waldemarem spotkali. Dziękuję za to miłe przywitanie. Wizyta godzi słowa. Są dwa powody. Jednym z powodów to jest ten. Spędziłem tu ponad jeden rok pracy z różnych ekstraklasy Odry Wodzisław i wspominam ten okres jako okres bardzo ciekawej pracy. Nie było, powiedzmy, inaczej. Praca miała swoją specyfikę, natomiast miasto i ludzie okazali się bardzo przyjaźni i to też jest powód mojej wizyty. Drugim powodem no, to jest osoba trenera Jana Adamczyka, z którym współpracowałem w Wodzisławiu. Wykazał się dużą fachowością, wiedzą i gdyby nie jego osoba, no to trudno by było znaleźć, powiedzmy, przynajmniej tą godzinkę, spotkać się z Państwem i móc porozmawiać na różne tematy, bo spodziewam się, że pytania będą na różne tematy. Także serdecznie dziękuję. Pierwsze pytanie. Jak Pan radzi sobie z presją? Na takim stanowisku na pewno jest to dosyć ciężkie. Na pewno jest to nieporównywalnie większa presja niż w pracy w klubie. No to nie ma dwóch zdań. Natomiast poprzez te lata pracy w klubie, w ekstraklasie, w wielu zespołach, no człowiek w pewnym sensie oswaja się z tym stresem, z tą presją. Oczywiście tu tych meczów jest mniej, ale eskalacja, czy powiedzmy skala oczekiwań kibiców jest o wiele większa. Jesteśmy weryfikowani przed meczem, w trakcie meczu, po meczu. Sami widzicie, co się dzieje w momencie, kiedy rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski. Natomiast nie są różne sposoby, żeby też odprężyć się od tego, co przed nami. To jest dobra lektura, to jest czasami kawałek dobrej piosenki. Więc myślę, że każdy trener, który pracuje tam ileś lat w tym zawodzie, no to z tą sytuacją radzi sobie. Jak zmieniło się Pana życie po objęciu reprezentacji? No, nastąpiło sporo zmian. Przede wszystkim nie wybieram się codziennie do pracy. Przedtem człowiek codziennie po powrocie wieczorem przygotowywał się do kolejnych zajęć na następnego rytuału. Rano śniadanie, samochód, praca. Dzisiaj pozornie tego czasu jest o wiele więcej, ale można wpaść w taką pułapkę, że źle zaplanuje się ten wolny czas. Oczywiście te dni pomiędzy zgrupowaniami wolne, w cudzysłowie, no pożytkuje na dokształcanie się, na jeżdżenie po meczach, na obserwacje. Oglądam wiele meczy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Widzę, że jest to z jednej strony sposobność zobaczenia zawodników, kandydatów do reprezentacji Polski, a z drugiej, no co się zmienia w piłce, jak piłka się rozwija. A piłka, wszyscy wiemy, że rozwija się czasami z miesiąca na miesiąc, czy nawet z tygodnia na tydzień. Teoretycznie jestem więcej w domu, ale tak jak powiedziałem, no, trzeba mieć taką wewnętrzną dyscyplinę, żeby to wszystko ogarnąć. Jak ocenia Pan polskie media sportowe? Pomagają czy utrudniają pracę, zwłaszcza na stanowisku selekcjonera? Wbrew pozorom to jest dobra instytucja. Wbrew pozorom, bo wielu narzeka, że media są złe, złośliwe, nieobiektywne. Pewnie, że tak jak w każdym zawodzie pracują różni dziennikarze. Natomiast jest to jak gdyby kontrola nad tym, co się dzieje i też często człowiek się zastanawia, no czy czasem oni nie mają racji, czy czasem nie mają racji. I to jest taki moment do refleksji, do zastanowienia się, bo nie ma ludzi nieomylnych. A muszę powiedzieć, że w gronie dziennikarzy pracuje wielu inteligentnych i mądrych ludzi. Oczywiście z tymi dziennikarzami czy publicystami bardzo chętnie rozmawiamy, dyskutujemy, bo takie rozmowy na poziomie merytorycznym jak najbardziej rozwijają. Nie mówimy o tabloidach, które szukają sensacji oczywiście. Jakie Pańskim zdaniem są przyczyny tego, że wielu talentów, kiedy mamy sukcesy w tych drużynach juniorskich po wkroczeniu w piłkę seniorską, nie osiągają oczekiwanych rezultatów? Ta odpowiedź jest i trudna, i prosta. Po pierwsze, być może dlatego, że osiągamy wyniki bardzo dobre, a niekoniecznie jest tam wielu talentowanych zawodników. Często zapominamy o tym, że trzeba rozwijać zawodnika, kształtować go, a wynik powinien sam przyjść. Te proporcje często są zachwiane. Druga sprawa, no to niestety na rynku pojawiło się wielu agentów piłkarskich, u nas ich się nazywa menedżerów, od których chłopak mają
mając 16-17 lat, zamiast koncentrować się jeszcze na piłce, no jest już bałamicony jakimiś kwotami pańskimi czy przenosinami z klubu, w którym wychował się od dziecka, i to ma negatywny wpływ na ich rozwój. Na pewno nie jest to pytanie, na które można udzielić odpowiedzi w kilku zdaniach. To jest pytanie na taką dyskusję kilku godzin. Czy w Pana ocenie zmiany, które nastąpiły we władzach PZPN-u, pozwolą na to, żeby w ciągu kilku najbliższych lat system szkolenia młodzieży rzeczywiście w Polsce naprawić, poprawić? W ostatnich latach już dużo się zmieniło. Naprawdę sami widzimy, kilku pojawiło się talentowanych chłopaków. Nie będę tu mówił zmian nazwiska, ale kierunek wskazała Warszawska Legia, która ma kilku młodych, ciekawych chłopaków, Lech Poznań i jeszcze jest kilka klubów, które idą w tym kierunku. Natomiast to nie jest proces, który można zakończyć w ciągu roku, dwóch. To jest proces na wiele, wiele lat. Pana zdaniem, taktykę gry ustala się pod posiadanych zawodników, czy pod preferowaną taktykę powołuje się piłkarzy o oczekiwanych umiejętnościach? Nie mamy aż tylu piłkarzy grających w dobrych klubach, aby móc żonglować tą taktyką i zmieniać tą taktykę. Na pewno bazową taktyką to jest to wyjście od ustawienia 4-4-2, gdzie są modyfikacje 4-2-3-1, 4-3-3. I generalnie mówiąc o taktyce, o doborze taktyki, no to musimy dobrać optymalną taktykę do zawodników, których posiadamy w tej chwili. Jaki był, jest Pana autorytet trenerski? Jest wielu trenerów, którzy mi imponują. Nie będę oryginalny, jeżeli powiem, chociaż tu mogę zająć rolę. Dla mnie Sir Alex Ferguson jest taką instytucją, bo zawodnicy się zmieniają, czasy się zmieniają. On ciągle jest na topie, ciągle potrafi kierować umiejętnie tą drużyną, biorąc pod uwagę, że jest w takim wieku, gdzie w Polsce mówi się o trenerach, że powinien już przejść na emeryturę, a w jego wypadku czegoś takiego nie ma. I dalszy ciąg tego pytania. Czy jest jakiś zawodnik, którego Pan podziwiał? Z niedalekiego czasu, że tak powiem, ostatnio mi zaimponowali Suarez i Cavani, którzy pokazali, jak się gra w piłkę na tak. Czy polskim piłkarzom brakuje charakteru i profesjonalizmu, aby odnieść sukces i utrzymać wysoki poziom sportowy? Nie wydaje mi się, i jest to bardzo krzywdząca jakaś teza, bo wszędzie obserwujemy, co dzieje się na świecie. Jak w każdym zawodzie są ludzie, którzy bardzo profesjonalnie do tego podchodzą, a zdarzają się wyjątki, które rzutują na całą, powiedzmy, grupę zawodową. I tu nie zgodzę się, bo w tej chwili mam do czynienia, pracuję z ludźmi grającymi w dobrych klubach i widzę, jakie jest ich podejście do wykonywanego zawodu. Mając doświadczenie w prowadzeniu drużyn klubowych, a teraz w reprezentacji Polski, która praca jest przyjemniejsza? Myślę, że i ta praca, i reprezentacje potrafią dostarczyć satysfakcji. W klubie pracuje się z dnia na dzień. Te efekty przychodzą po tygodniach. Natomiast tu jest ten deficyt czasu, że mamy ten czas o wiele mniej i trzeba podejmować takie ruchy czasami na skróty, czyli to, co w klubie trzeba zrobić w miesiąc, tu mamy na to czasami kilka dni. I ta praca też dostarcza satysfakcji, no bo nawet te dwa spotkania w Czarnogórze czy za Unią, no to były spotkania, które na pewno mnie jako trenerowi tej satysfakcji dostarczyły. Może Pan powiedzieć, jak wygląda program zgrupowania kadry? My znamy to tylko z mediów, w momencie, kiedy zawodnicy zjeżdżają się do hotelu i potem praktycznie pojawiają się już w tunelu, wychodząc na boisko przed meczem. Na stronie oficjalnej Polskiego Związku Piłki Nożnej jest szczegółowo podany program zgrupowania od godziny przyjazdu zawodników do kolacji po spotkaniu. Ale to są, powiedzmy, tradycyjne jakieś rytuały, czyli śniadanie, trening, obiad, spotkanie z mediami, i trening, kolacja, odprawa, no i potem jest dzień meczu. Czy to są narzucone odgórnie jakieś schematy, czy jednak Pan, kiedy przyszedł do reprezentacji, sam pewien tryb zgrupowania sobie ustalił? Są narzucone może dwie sprawy, czy konferencja dzień przed meczem i oficjalny trening, który musi się odbyć w określonej godzinie. Natomiast wcześniej są też ustalone, ale to już na zasadzie takiej bardziej wyjścia naprzeciw mediom, briefingi czy spotkania z mediami, na których pojawiają się codziennie trzej inni zawodnicy. Na czym koncentruje się praca selekcjonera podczas zgrupowań kadry? Ja myślę, że to jest takie pytanie, które też by każdy z nas zadał, bo jednak wiele osób wciąż myli pracę selekcjonera z pracą trenera klubowego, a jednak różnic chyba jest sporo.
No przede wszystkim ważne jest to, w jakim stanie fizycznym przyjeżdżają zawodnicy, bo zgrupowania często zaczynamy w poniedziałek, gdzie zawodnicy pojawiają się i są zawodnicy, którzy rozgrywali mecz w niedzielę, jeszcze inni w sobotę, jeszcze inni w piątek, więc trzeba umiejętnie dozować obciążeniami treningowymi, ale jednocześnie nie wolno tracić żadnej jednostki, żeby poprawiać sposób gry drużyny. To jest jedno. Na drugie no to jest przygotowanie taktyczne, próba zgrywania zawodników, narzucania pewnych schematów, co chcielibyśmy grać. Na trzecie to jest na pewno jakieś analizy taktyczne, chociaż tu mam współpracowników, którzy nad tym też pracują, jak choćby Marek Leciowski czy Kubek Małowiejski. No i kolejny element no to są rozmowy też indywidualne z zawodnikami, którzy czasami chcą porozmawiać. Dla mnie też jest istotne, co się dzieje w klubie, jak to wygląda z tamtej strony, więc to tak wygląda także. Tak jak powiedziałem, każdą minutę trzeba bezwzględnie wykorzystać, bo tego czasu już nam nikt nie zwróci. Czy jest jakiś sposób na budowanie atmosfery w drużynie, na podnoszenie morale? Wyniki najlepiej budują atmosferę i tu można robić różne rzeczy, do różnych uciekać się sposobów, ale jeżeli za tym nie idzie konkretna, powiedzmy, gra czy konkretny wynik, no to trudno mówić o jakiej atmosferze. Tu mamy przykład nawet drużyna ligowych. Można robić wspaniałe treningi, wszystko super przygotować, jeżeli drużyna nie będzie wygrywać, to wtedy ta atmosfera nigdy nie będzie najlepsza. Czy może Pan ujawnić, jak szczegółowo rozpracowywani są przeciwnicy reprezentacji? Chodzi o eliminację Mistrzostw Świata w Brazylii. Jak działa Pański wywiad? W momencie, kiedy my gramy, to jeden z trenerów jedzie i obserwuje drużynę przeciwną. Natomiast mamy taką bazę danych, gdzie no jest tych meczy bez wyniku. Możemy zobaczyć do kilku lat wstecz mecze tej reprezentacji. I to jest taki punkt wyjścia, porównujemy to z tym, co zobaczył trener w ostatnim spotkaniu. A czy w reprezentacji Polski stosowane są jakieś urządzenia monitorujące kondycję zawodników podczas treningów i meczów? Tak, są. Mamy taki program, który po meczu określa zachowanie zawodnika pod względem taktycznym, pod względem ilości dokładnych podań, odbiorów i tak dalej, wygranych pojedynków, czy czasu, jaki jest przy piłce, schematu jego poruszania i każdy zawodnik po spotkaniu dostaje taką analizę i może się z tym zapoznać. W czasie treningu, w czasie też jest to monitorowane na takim poziomie, na którym potrzebujemy. Jak Pan wspomina czas pracy w Odrze Wodzisław? Gdyby to łatwy czas pracy. Wodzisław czy Odra Wodzisław nie była krainą miodem i mlekiem płynącym. Mam na myśli sytuację ekonomiczną. Natomiast ogromna grupa zawodników, ludzi, którzy pracowali w tym klubie i dla mnie to było kolejne doświadczenie, które na pewno uzupełniło mnie jako trenera. Każda praca w każdym klubie ma, powiedzmy, ma inną specyfikę. Co Pan sądzi o ewentualnych transferach naszej trójki z Borussii, w szczególności Roberta Lewandowskiego? Lepiej dla nich, żeby zostali, czy odeszli do innego klubu? Ja mam swoje zdanie na ten temat, natomiast nie będę tego mówił publicznie. To jest jak gdyby moje zdanie, które usłyszą, czy usłyszeli zawodnicy i to oni podejmują decyzję w porozumieniu ze swoimi agentami. Natomiast, tak jak powiedziałem, swoje zdanie mam i niech to pozostanie jak gdyby na razie w sferze, że to jest moje zdanie.